emocjach związanych z rozgrywkami Superligi Kobiet przyjdzie nam emocjonować się meczami w europejskich pucharach. W czwartej rundzie pucharu EHF KGHM Metrako Zagłębie Lubin zmierzy się z Metz. Do Francji lubinianki udadzą się autokarem, o którym również porozmawiamy w dzisiejszym programie. Zapraszamy do oglądania. W historii rozgrywek EHF Zagłębie rywalizowało dwukrotnie z drużyną Metz. Drogi obu zespołów skrzyżowały się w sezonie 1998-99 w 1/16 finału. Niestety Zagłębie nie wspomina tej rywalizacji dobrze. Górą były Francuzki, które wygrały oba mecze. W Lubinie 21-22 i w domu 30-18. Lubinianki otrzymały od losu szansę rewanżu. W sezonie 2000-2001 ponownie spotkały na drodze drużynę Metz i wyszły zwycięsko z tej rywalizacji, pomimo że oba mecze zakończyły się remisem. W Lubinie 18-18 i w Metz 27-27. Wyższy wynik w meczu wyjazdowym sprawił, że to nasze zawodniczki przeszły do kolejnej rundy Pucharu EHF. O historycznych pojedynkach z Metz opowiada trener KGHM Metrako Zagłębia Lubin Bożena Karkut. Metz niewątpliwie kojarzy mi się z moimi pierwszymi krokami jako trenera, zarówno na partiach krajowych, jak i międzynarodowych. No bo tak się akurat złożyło, że w 2000 roku w maju jeszcze w Macedonii zdobyłam ze swoją drużyną z Wiednia Puchar Champions League i nigdy nie myślałam, że za parę miesięcy będę prowadziła drużynę jako trener i będzie to historyczny awans Zagłębia Lubin po raz pierwszy w historii do półfinału Pucharu Europejskiego, więc no, mam ogromny sentyment do tamtych spotkań. Historia się powtarza, bo gramy od wielu lat w rozgrywkach pucharowych, a dopiero po tych 12 latach znowu gramy z Metz. Wtedy drużyna z Metz to była drużyna oparta na reprezentantkach kraju. Sześć z pierwszej siódemki to były reprezentantki kraju, które zdobyły wicemistrzostwo świata. Dzisiaj też gramy z drużyną z Metz, kiedy mamy cztery reprezentantki francuskie, też są wicemistrzyniami świata. Pojechaliśmy tam tak naprawdę pożarte przez własnych sympatyków i spisane na straty przez dziennikarzy u nas, no i na pewno przez miejscowych wielbicieli piłki ręcznej Metz. Wykorzystałam to jako motywację dla drużyny. Dlaczego? No bo pokazałam im taki nagłówek z gazety i broszurę przedmeczową, w której napisane było, że Metz wielkie gra dzisiaj z drużyną, znak zapytania, za chwilę Lubin, a co to jest, a gdzie to jest? No takie bardzo niegrzeczne z ich strony. Dlaczego? Bo rok wcześniej Metz grało z drużyną Zagłębia, więc dobrze wiedziało, jaka to jest drużyna, no ale pokonały je wynikiem dwucyfrowym, stąd pewnie lekceważące podejście. Tak naprawdę gdzieś tam mentalnie przygotowywałam dziewczyny, że wszystko w sporcie jest możliwe. W związku z tym, kiedy wyszliśmy na parkiet w Metz i publika tam huczała, dziewczyny wcale nawet nie były takie zastraszone, zmotywowane. Właśnie jak chyba tak trochę podrażnione, że uważa się je za nie wiadomo skąd. Więc powiedziałam, to pokażmy im, gdzie leży Lubin. Ogromne zaskoczenie było kibiców i samych zawodniczek i trenerów, kiedy to tak naprawdę przez większość meczu to my prowadziliśmy różnicą 3-4 bramek. Piękne było, kiedy chyba w około 20 minucie ta publiczność ucichła po kolejnej naszej pięknej akcji i zdobytej bramce i nieliczni kibice,
którzy przyjechali z nami, myślę o członka zarządu, o naszym prezesie, o panu Adamie Merdzie. Oni założyli szaliki Zagłębia i nagle usłyszeliśmy w tym wielkim piekle mecz Zagłębie. To było takie po prostu piękne. Mecz ostatecznie z dużą pomocą ścian zakończył się remisem, ale to był wspaniały rezultat, zakładając rewanż u nas. Przyszła drużyna Mets na trening i mówi, no dobrze, to pokazaliście nam halę treningową, gdzie będziemy grać. To już nas tak szczypali, a ja mówię, dobrze, się denerwują. Kurnik dla drużyn, które grają w dużych salach, jest męczący, im jest ciasno, rozgrywający się mogą niego mogą rozpędzić. Skrzydłowy, to jest nasz atut. No niestety tu mecz toczył się bardziej pod dyktando Francuzek. Niemniej jednak to był pierwszy mecz dla mnie jako trenerki, która no naprawdę, nie czarujmy się, ale pierwsze miesiące swojej pracy miała strasznie pod górę, bo byłam jedyną kobietą trenerem we wszystkich grach zespołów wtedy w Polsce. Mówię o kobiecie, która miała tam decydujący głos nie pomocnikach. No, ciężko było. Więc po raz pierwszy w drugim LO hala była po prostu pełna kibiców. To był niesamowity doping. Mimo że przegrywaliśmy różnicę o 4 bramek, chyba 6 czy 7 minut przed końcem. Opatrzność czuwała, bo niespecjalnie mieliśmy taki element przećwiczony, ale coś mi podpowiedziało, że tak muszę zrobić. I zostawiłam przez fragment tego meczu drużynę z grą na 2 koła i okazało się, że puszczałem 10. Wtedy Agnieszka Żółkowska rzuciła 3 bramki. Wróciliśmy na dobre tory, zremisowaliśmy ostatnią akcję, zgubiliśmy piłkę, ale broniliśmy na głowy. Ja nawet tym dziewczynom nie musiałam mówić, że one muszą wychodzić wysoko, mimo że wtedy graliśmy obroną 6-0, to ja myślę, że dziewczyny w tej wierze, że mogą wygrać z tymi wicemistrzyniami świata, one grały właściwie 1-5 za 9 metrem. To była niesamowita walka, a najpiękniejsze było to, że właśnie w spocie najładniejszy jest ten moment radości. Tuż po szał zwycięstwa, taniec na parkiecie. No i po raz pierwszy usłyszałam publiczność, która się nam śpiewa 100 lat Rybnicka. To było dla mnie akurat piękne. Na wyjazd do położonego w północno-wschodniej Francji Metz wicemistrzynie Polski udadzą się klubowym autokarem, który w ostatnim czasie przeszedł mały lifting. Od teraz stanie się on jedną z wizytówek klubu.
Są to działania promocyjne, piłkę ręczną, a także nasz klub. Jest to związane z faktem, że pan prezydent w iście ekspresowym tempie buduje halę widowiskowo-sportową i musimy wyjść naprzeciw fanom Szczypiorniaka. Zmienią się warunki niedługo oglądania meczów, także klub też musi doszlusować do poziomu hali, która zostanie zbudowana w tym roku. To jest początek naszych działań. Zrobimy wszystko w tym roku, ażeby do nowo wybudowanej hali przyciągnąć jak najwięcej fanów Szczypiorniaka. Dlatego szykujemy wiele niespodzianek jeszcze w tym roku. Pierwszy mecz czwartej rundy Pucharu EHF Lubinianki rozegrają w sobotę w Metz. Rewanż zostanie rozegrany tydzień później w Lubinie. Już teraz serdecznie Państwa zapraszamy do przyjścia na halę i wspierania naszej drużyny.